Nino go zostaw, patrz już go patrzy podgryzać. Wywąchać mu cały smrodek słucha, faflot, nie wolno. Cieszy się wierci dupko, nie? Halo, Marysiu, proszę bardzo. Słyszysz, wieczy, ty masz miód w uszach. O kurde, a biada jak na palucha trafisz, bo to tak boli, że roztrzęś mi prawie pasnokieć z palca ściągła. I takiego, nosa odwołana na królika, proszę bardzo. Kurde, słuchajcie, jest tragedia. Ja nie wiem, ja chyba Maciusia znalazłem nieżywego. Maciuś, to jesteś ty? Powiecie, że ja nienormalny. Ale to jest chyba on. Matko boska, chłopcze kochany, coś ty zrobił. Będę oczekiwał na tego Maciusia już chyba do końca życia, słuchajcie. Ale czy on wróci, nie wiem. Dobra, Fafnociu, sprzedolimy jednego królika. Jednego z dwóch ostatnich. I no go zostaw, patrz już go patrzy podgryzać. Wywąchać mu cały smrodek z ucha. Faflot, nie wolno. Cieszy się wierci dupko, nie? Czekaj, zostaw noga, bo on jest cały spanikowany. Jeden tylko został, czekajcie, pokażę wam jaki. Już go oddaję do matki. Tu go trzeba umiejętnie złapać. Patrzcie, jakie ma specyficzne podbrzusze. Takie podpalane, ale na biało, na srebrno, tak można by powiedzieć. Kurde, jeden z ładniejszych króliczków, a został jako ostatni. O tam byście powiedzieli, co za spęd. Zaraz wam pokażę, ale patrzcie, ci co spostrzegawczy są, to widzą, że człowiek już powoli tutaj rozbiera ten kozi plac zabaw. Tą literę Z rozebrał, zostały same słupki. Opony będę wykopywał. Pytanie, słuchajcie, czy ja to dzisiaj wszystko zacznę robić, czy nie, bo powiem wam szczerze, bardzo się spieszę, bo jadę kupić pewne zwierzę, o którym się niedługo dowiecie, ale póki co zostawię to dla siebie. Będzie to moja tajemnica. Także nakłaniam was do oglądania następnych odcinków. Moi drodzy, tutaj mam już wózek z kukurydzą. Nie żeby człowiek był na haryndzie, tylko ma takie źródełko u Michała, ziomeczka, który zezwala nam na to, w tamtym roku nam buraków cukrowych dał i nie tylko, co on tam jeszcze dawał, kapustę, no, uczciwy człowiek i co, trzeba go uszanować, kurde, chce się podzielić, fajno, marchewka jest jeszcze dla królików, będziemy ich wszystkich obdzielać, tutaj kilka kolb poobierałem, o i patrzcie tu, co robią kaczki z indykami na współę, kulają tą kolbę, ale ciężko im, ciężko, coraz bardziej dojrzałe są te kolby i ciężko im wyłuskać po prostu to ziarno, kurcze, i tak będą to kulać po całym podwórku, ale przynajmniej macie trochę sportu, co nie? Faflotini, zostaw tego królika, bo będziesz normalnie, on będzie na wolności biegał, a ty będziesz w jego klatce siedział, zobaczysz, draniu. Dobra, będziemy za chwilę jechać, słuchajcie, do Jarusia, dzisiaj będzie chyba taki bardziej luźniejszy odcinek, no z racji na to, że kurczę, nie mam czasu tutaj wszelakich ruchów wykonywać, roboty jest co niemiara, ale no dzisiaj człowiek nie może sobie na to pozwolić. Tutaj do mamusi leci ten króliczy koleżka, a to jest chyba chłopak, z tego co pamiętam. Idź no ty, żgaku jeden. Patrzcie, mama już wystartowała do niego. Słuchajcie, byście zapytali, czemu matka karzełek baranek ma uszy w dół, a ten bardziej jak taki teddy wygląda. No bo to jest, słuchajcie, pomieszaniec. Ten kolega nie chciał nic zadziałać z tą dziewuchą, żeby były oryginalne karzełki baranki. No to wziąłem ją na randkę. Chciałem tam iść, a tu go nie ma. Z tym, z Mieciem. A Mieciu jest tutaj. Czyli oryginalny karzełek baranek z oryginalnym karzełkiem Teddym. O, czyli z nim. Poszedł na randkę i takie wyszły bardziej te daski. Dobra, to zostawiam tu. Moi drodzy, do tematu króliczego jeszcze wrócimy. Przyjdziemy, każdemu damy po marchewce, a i po kolbie kukurydzy. A teraz dodaję gazu na panewce. I idziemy do świni. I do kóz też. O, tutaj gazu. Brum, 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 brum. I wio! Jazda, ogień. Uważać, żeby kaczki nie przejechać. No patrz. Czekaj, czekaj. Uciekaj, bo będziesz płaska i będzie cię trzeba kopertą wysłać do weterynarza. Czekajcie, te marchewki sobie
tutaj zostawię. Po co ja będę z nimi jechał? Tylko Jarusiowi smaka narobię. O! Korci mnie. Patrzcie, jak one podskakują do tej kukurydzy. O, siemaneczko, ale fajne to wygląda. Już idzie kurka, czy to kogucik, łapciaty. Uciekaj! Ja was tutaj na chwilę wypuszczę, tylko najpierw muszę nakarmić kozy i świniaki. Świnek też jest coraz mniej. Bardzo dobrze, słuchajcie, bo tak świniami obrodziło w tym roku. Były 44, a zostało chyba 8. O, dobra. Proszę nie zwracać uwagi na te posegregowane elementy. Muszę je schować do szopy, bo to będzie na przyszły rok wykorzystywane. Będziemy tu wysiewać. Mieszka pilnuj no tych gałganów dziobatych. Zaraz je tutaj wypuszczę. Faflot też no czeka, żeby prysnąć do świń. Dobra. Tutaj też mam dla świnek, słuchajcie, przygotowane. Fajnie tu się wchodzi, powiem wam, jak nie ma tych śmieci wszędzie naokoło, tych badziewi. Tutaj jak człowiek wysiewał, robił różne rzeczy, różne ruchy wykonywał, no to zostało wszelakich staroci i takich innych pierdół. Ale już to wszystko jest posprzątane. Tutaj jest dla świnek wyżerka i słuchajcie, jedziemy najpierw do świń, bo jak one zobaczą, że kozy dostają jedzenie, to mi pożrą płot. Ja stać je na to, słuchajcie. Wczoraj jak łapałem jedną świnkę, bo przyjechał ktoś chętny, to tutaj je nagnałem, otworzyłem sobie ten przedsionek, nagoniłem te, niektóre świnie wleciały, ale wleciały razem z małym Edziem. I zamknąłem je tu, przeszedłem sobie przez płot tu do nich i tu łapałem tą jedną wybraną przez klienta świnię, a Edziu w taką panikę wpadł, że słuchajcie, tak wywalił tą furtkę, że całe to zamykanie wygiął. Ja wam to pokażę. Ja to trochę tak dogiąłem, ale patrzcie, co on tu zrobił. On tu normalnie zamkniętą furtkę otworzył. Patrzcie, jak tu jest powyginane. Widzicie to? Oj, oleć! Już pod nogami. Patrzy prysnąć. Czekaj, no ty świńska kichawo. Poczekajcie. Aha, i jeszcze wam coś powiem, słuchajcie. Wczoraj mi uciekły dwie małe świnki. Którędy? Nie wiem. Mam takie domysły, że po tamtym daszku, który jest oparty o płot, jakoś prysły, jak po zjeżdżalni, pod prąd i poleciały. Tam je goniłem na łące, tu w tym parku obok, matko jedno. I jak je goniłem, to staranowały mi tego słonecznika. Ten, co był najładniej przyjęty, tutaj został staranowany, nie ma po nim śladu. Te dochodzą tu do siebie, co prawda co po niektóre liście mają takie obeschnięte, ale coś z tego będzie, bo ja widzę, że one do góry, słuchajcie, ku słońcu się kierują. A zobaczcie, ile ich tutaj będzie. To będą bardzo rozgałęzione słoneczniki. Tu z każdego tego pędu jeszcze powychodzi, także to będą takie rozkrzaczone, fajne słoneczniki i myślę, że będzie wszystko ok z nimi. Złapałem te małe świnki i tutaj je z powrotem ulokowałem. Wczoraj sobie posadziłem trzcinę, pokosiłem wszędzie trawę. Słuchajcie, będzie tutaj naprawdę fajnie. Mam w planach tutaj oczko zrobić wodne, żabna wpuszczać, jakiś karasi fajnych, kolorowych, ale nie będę się powtarzał. To wszystko w swoim czasie, bo człowiek tylko gada, nie? A widzicie, robota jest mozolna, ale ambicje są. Człowiek jest sam jakoś daje radę. Także wszystko po kolei i w swoim czasie. W ten czas wjeżdżam tym świńskim wózkiem, słuchajcie, na to świńskie terytorium, bojąc się trochę o życie. Ale chyba przeżyjemy to. Nie są to aż takie duże świnie, ale wczoraj, patrzcie, jaki ten Edziu jest mały. To nie jest duża świnia, to ma kurde ile, z 30 kilo? Ani nie, może z 20. I przeraziłem się jego siłą. Po prostu on był silniejszy ode mnie. Ja nie jestem, nie wiadomo jaki cienki bolek, ale był silniejszy ode mnie ten świński osobnik. Dobra, chwytam to w łapy i idę tam. Matko bosko, ile ta skrzynka waży! Dobra, bardzo proszę. Wydaje mi się, że nie ma was aż tak dużo, żeby się z tej skrzynki nie najeść. Wczoraj chyba 3 świnie, czy 4 nowy dom znalazły. Także nie marudzić, nie wydziwiać. Jest tutaj naprawdę wszystko, co świnia lubi najbardziej. Nawet widziałem śledzi, ziemniaki gotowane, pomidor, ogórek, kapusta, bułki jakieś porozmaczane, marchewki gotowane, makaron, mięsiwa wszelakie, skorupki od jajek, nawet pożeracie, ryba, mówiłem o rybie? Chyba tak. Frytki, fasolka szparagowa, buraczki, jakieś galaty, wszystko normalnie z restauracji. Co ludzie nie zeżarli, to wy jecie z takim smakiem,
Aż wam się uszy trzęsą. Dobra. Moi drodzy, czekajcie, może jeszcze takie ujęcie, żeby zrobiło się tu luźniej. No, cztery świnie. Wczoraj znalazłem nowy dom, ale powiem wam, nie chcą te gamonie spać. To znaczy śpią w tym domku. Nie chcą spać w tamtym. Nie wiem, o co im chodzi. Taki elegancki domek, ale powiem wam jedno. Przyczaska, wieczysko i mróz. Tutaj im pościele ładnie. Wiadomo, te dziury wszystkie im załatam, żeby im nie zawiewało. Tamten kawałek płotu też jeszcze jakąś płytą zabijemy, żeby one nie miały tu przeciągu w środku. Słomą wyściele, tak jak mówiłem. I one tutaj będą spać i oni nie będą chciały stąd wyjść. Tak docenią ten domek. A jest on idealny, kurczę, fajny, naprawdę jak dla nich to nawet za ładny, bym powiedział. Dobra, moi drodzy, zobaczmy jeszcze, co te świńskie paszcze tutaj sobą prezentują. Jak te apetyty, co one wykopują? Srówki różne, tutaj jakieś golonki. Oj, to jest chyba świński kanibalizm. No dobra, no to smacznego życzę, moi drodzy. Zróbmy może z tego jakiś muzyczny epizod. Takiego tu masz nawet gnota. O kurde, to jest na pewno gnot świński z golonki. Jaka ta golonka musiała być duża. Matko jedyno. Dobra, znam takich, co by jeszcze szpik z tej kości wysali, ale nie będę po nazwiskach głośno wymienił. Dobra, słuchajcie, te młodziaki, powiem wam szczerze, no oglądały się wczoraj tutaj pościgu człeka za świniami, za ich braćmi i siostrami i są na dystans, nie chcą się tak z bliska dać nagrać. Czy coś wam się odmieniło? Patrz, no odchodzę trochę. Ci już tam, kurde, poszli chyba do łazienki, bo tam jest świńska łazienka, słuchajcie, świnia jest taka, że ona sobie wybierze na podwórku jeden kąt i tam już poszły bombać. Trochę się najadły i już system trawienny się pobudził, nie? I wydalniczy. Dobra, moi drodzy,
idę do koźlaków, bo oni też już nie mogą się doczekać. Kurde, jak zaczęło w ogóle wiać, matko jedyno, żeby nas ino nie wywiało stąd. Oh, dobra, chociaż nieraz z chęcią człowiek by żagle rozwinął i odleciał stąd, bo kurde, ale to wygięła ta świnia, ten knurek Jurek, bo niekiedy, słuchajcie, psychika siada, jak to się mówi, ale trzeba walczyć. O, dobra, odjeżdżam tym wózkiem, tutaj zaparkuję koło tych trzcin, a już się nie mogę doczekać, jak one się naprostują, nabiorą wigoru. Czy to w tym roku będzie? Zobaczymy, no wydaje mi się, że jeszcze tak. Tylko trzeba dużo podlewać, słuchajcie, taką trawę. Bo to nawet nie jest trzcina chyba, to jest trawa, miskant olbrzymi. Dobra, tego słonecznika będziemy też wkopywać. On we wodzie jest, na pewno będzie elegancko rósł, bo jest tutaj drugi dzień i widzę, nic mu się za bardzo nie dzieje. Nie zestresował się aż tak. Dobra, człek urywa sobie pomidorka. Tak, o go tylko wyczyści i hop! Do paszy. Ale dobre. Jakie słodziutkie. Co? Zwierzęta jedzą, to człowiek ani sobie pomidora nie może przegryźć. Idziemy, słuchajcie. Te łodygi kukurydziane i te kolby. Chociaż na tych łodygach kolby też są. O, to wszystko dla koźlaków. Jadę. Zobaczymy, jak one się na to rzucą. A powiem wam teraz, że ja już parę razy wstyd odczuwałem, nie? Tutaj dzieląc się z państwem moimi tutaj wyczynaniami, poczynkami i tak dalej. I teraz jest kolejny ku temu powód, a mianowicie znowu nie zrobiłem furtki ostatnio, jak chciałem. Ja nie wiem, ale i tak było kupę roboty zrobione. I tak, żebym się zakręcił, wkręcił, wczuł w inną robotę, Jaruś, że zapomniałem o tej furtce. Jeszcze ma ślady zbrodni. Jak żeś mi czaskał w te płyty. Płyty się wywaliły, obaliły się na drabinę i ja nie miałem jak z dachu zejść. Musiałem skoczyć. A ja z moim lękiem wysokości to myślałem, że nie przeżyję tego skoku. Dobra, na odczepne. Słuchajcie, rzucę im kilka kolb, ale te kolby chciałbym tak daleko rzucić, chociaż tam do połowy pastwiska. One wszystkie tam polecą. Rzucę tych kolb, ile skus? 13 czy 12? Ej, właśnie, muszę wam coś powiedzieć, teraz mi się przypomniało, już w poprzednim odcinku jednej kozy nie było. Jednej kozy jest mniej na podwórku, a mianowicie Dorotki, słuchajcie. To jest koza, której moja mama dała imię, ale kiedyś mi sama powiedziała, że jak chcesz, chłopcze kochany, to sprzedaj, nie patrz na mnie, żeby nie było kazirodztwa, bo to była córka Jarusia i Rudej Matyldy. I Jaruś, jakby chciał z nią zatańczyć, to już by był problem genetyczny. A ty jak zwykle nie jesz tam, gdzie jest jedzenie, tylko tu patrzysz na tego człeka, kurde, liczysz na niego. No, ja ci się nie dziwię, na kogo masz liczyć, jak nie na niego. Kurde, nie wiedziałem, że umiem tak lewą ręką rzucać. Jasny gwint. Dobra, i czy ja teraz będę mógł tutaj swobodnie wjechać, czy jak zwykle mi te kozy psychikę zrujnują? Nie wiem. Słuchajcie, może być naprawdę różnie. Kurde, no czekaj, no nie idzie się tu naprawdę okręcić. Łe, co się dzieje? No me i be. Nie ma co jeść? Me i be. No wypieruny. Czekaj, no patrzcie, nie ogarniam po prostu tego, bo tu mi zawraca, przeszkadza to drzewo. Ja pierdzielę, jak ja nie umiem się ani wygęgać, matko bosko, bo jak ja jestem zestresowany, to ani gadać nie umiem. Czekajcie, uciekam. Łe, to się wywróciło, kuźwa, co teraz? A tylko mi ucieknijcie. Czekaj. Słuchajcie, widzicie, co człowiek musi przeżywać za męczarnie psychiczne? Ja teraz ani z tym nie wyjadę, to mi tu wszystko zostanie, ale cyrk na kółkach. Dobra, dosłownie na kółkach. Okej, wyjadać, wyżerać, a moja misja jest teraz taka, ażeby stąd, to będzie moje stanowisko olimpijskie, stąd będę rzucał teraz czym? Oszczepem, tam aż do tej stajenki.
Zabij się jeszcze. Kamień mi nogę podłożył. Dobra, moi drodzy. Myślę, że jesteście zadowoleni. Jakoś nie ma nie wiadomo jakiej euforii. Patrzcie, jak sobie obiera. Obrała już w sumie tą kolbę, ta nasza Malwinka. Chciałem jej przytrzymać, ale ten gamoń myśli, że został okradziony i poleciał tam następną obierać. Halo, Marysiu, proszę bardzo. Słyszysz mnie, czy ty masz miód w uszach? Kurde, no zobacz. Wolisz te suche liście? Ja cię podziwiam. Będę ci to trzymał. Dalej, obgryzaj. O, wyrywaj. No. Koza ma zęby tylko na dole, słuchajcie, i tak wyrywa. O kurde, a biada jak na palucha trafisz, bo to tak boli, że roztrzęś mi prawie paznokieć z palca ściągła. Dobra, gryzkaj, gryzkaj tą słodziutką kukurydzę. Po to tu jesteś, ażeby takie smaczki do końca życia wyżerać, bo tutaj jesteś jak w azylu. Tak mi się wydaje, do żywocie tu masz. O, skubłaś, wiedziałem, ja to czułem, że do tego dojdzie. No, chodzisz na trzech nogach. Kurde, i trzeba cię, Marysiu, ładnie tutaj docenić, wiesz? Dobra. I no zajadaj, póki nie jesteś przeganiana. Także porozrzucę w miarę tutaj naokoło, żeby każdy mógł coś dla siebie znaleźć i żeby nie musiały się te kozy przepychać. Kurde, jak one umiejętnie obierają te kolby z tych liści. Patrz, Monte też sobie poobierał. Aż dwie tutaj ma ten chłopiec nasz. Ta Matylda czarna. Dobra, fajno tu wygląda, moi drodzy, aż się prosi, żeby też zrobić jakiś epizod muzyczny, także zbliżmy się kamerą do tych kozich pysków i pokażmy, jak one wyżerają.
Powiedzielibyście, gospodarzu, dorodkę sprzedałeś, a przecież chodzi niewysterylizowana Zuzia i Pola, czyli dzieci Franka, co rządzi w tym wózku, Marysi i Zosi. To są kozy karłowate. Słuchajcie, macie rację, ale ja te kozy chcę zostawić i ja je będę oddzielnie trzymał. Franka jako chłopa zatkamy gdzieś do jakiejś osobni, zrobimy mu wybieg osobny, albo może gdzieś tutaj w tym narożniku, albo w tym, albo gdzieś, albo tu, albo tam. Kurde, przecież można jeszcze też pokombinować na starym podwórku. I jak będę chciał dopuścić, to go dopuszczę tylko i z Marysią, tylko i wyłącznie z Marysią, albo z Zosią, żeby nie pokrył swoich córek, czyli Poli i Zuzi. I tak będzie trzeba to zrobić. Mam do nich, słuchajcie, duży sentyment. Adaś też jest ich brat. Został wykastrowany. Gumki żeśmy mu tam założyli, to znaczy taką gumkę. I jajka mu obeschły i odpadły. Słuchajcie, ale z dziewczynami tak tego nie zrobimy. Musiałaby być operacja kastracji, ale ja nie chcę ich kastrować. Może kiedyś dokupimy do nich jakiegoś koziołka. Zobaczymy, pomyślimy, moi drodzy. Tymczasem co my teraz będziemy robić? No byśmy musieli iść do królików, a i też kurakom wypadałoby jakieś zielonki dać. Czekaj, no niech ja rzucę okiem, czy tu trawa odrosła. W kilka dni ci akurat trawa, gospodarzu, odrośnie, no. Ale coś by tam może szło poskubać, jakieś listka, szczawiu i tak dalej. Także chodźcie, moi drodzy, spróbujemy to uczynić. Świnie już na pewno są po wyżerce. Mam dla królików jeszcze marchewkę, też jakieś kolby kukurydziane będę miał dla nich, chyba tak, bo nie wszystko tutaj przyniosłem. Furtkę będę robił, ale w poniedziałek, słuchajcie, jutro, za to będziecie mieli taki fajny odcinek, bo jadę do mojego serdecznego przyjaciela, tam do niego na rancho, tam też są świnie, kozy, kury, kaczki, a i jakąś wędkę chcemy zarzucić, bo i staw jest na posesji, także będziemy działać, to wszystko nagrywać, słuchajcie, będzie fajny odcinek o tematyce zwierzęcej, ale w trochę innych okolicznościach. Dobra, słuchajcie, całe takie wiaderko zielonki mam, jest tu krwawnik, szaf, różne trawy, trochę pokrzywy, nie mam tego co prawda pociachanego, ale uwierzcie mi, że nie muszę, to są już na tyle duże indyki i kaczki, że one to przerobią. Patrzcie, ile tu szczawiu, krwawnika jest, wygląda to jakby marchew zerwał, a tutaj to dopiero, o. To jest krwawnik, najlepsze zioło dla indyków, one to uwielbiają, a powiem wam, i dla człowieka to jest samo zdrowie. Ja sobie później jeszcze nazbieram, zmiksuję, dodam tam taką tabletkę jeszcze, chlorelle, czyli algi zmiksowane i młody jęczmień, i można, słuchajcie, detoks organizmu sobie zastosować. Bardzo proszę, aż ucichło, powiem wam, każdy ptasior zajęty sobą. No to dobra, fajnie. Zielono się robi, słuchajcie, docelowo ja będę chciał tutaj siać trawę i to jeszcze w tym roku, bo wszystkie te ptasiory będą po wolierach ulokowane. Dla tych, którzy nie słyszeli o moich planach, to ja je za chwilę jeszcze na szybko przewinę. Poczekajcie tylko. Uwaga! No bo tutaj by miała być ta papugarnia, co nie? A tutaj będzie, słuchajcie, woliera, tak jak idą te, ten murek betonowy idzie. Od tego tutaj narożnika, cyk, tak, tak, i tam do końca, aż do płotu na 2 metry, tam wysokość tej tutaj bramy, można by powiedzieć, tych drzwi, o, woliera, słuchajcie, tu będzie woliera, ja idę i w te dziury wpadą, ale nie bójta się, te dziury będą zasypane żwirem, bo tutaj będzie taka belka, dziesiątka, dookoła będzie konstrukcja, także słuchajcie, no idź, no bo liżesz mi, Wawlociu, lociu, kurde, się nie mogę skupić, ty podlizusku jeden, no chcę być pogłaskany, a co wy myślicie? Zobacz, o, misiu, dobra, o Jezu, czekaj, no, co ta kura idzie z takim ogonem śmiesznym, ozdobiła sobie po prostu ogon, nawkładała se kwiatów i idzie teraz do kawalera, dobra, słuchaj ta, no ale nie świgać się tu, bo ja nie mogę się skupić. Taka będzie kantówka, czyli o tyle się podniesie jeszcze ta podłoga i tyle będzie można dosypać żwiru tutaj i w te wszystkie dziury i tak dalej, żeby to wszystko znikło, bo chciałem na początku to załatać. Tam specjalnie w narożniku zbieram gruz, bo to mi wszystko świnie wyryły, słuchajcie. To nie, że człowiek doprowadził do takiego bałaganu, chociaż może i też człowiek, bo
Kto tu świnie wypuścił, jak nie ją? Tutaj zbieram ten gruz, słuchajcie, a żeby kiedyś go tak jeszcze poczaskać, tak chciałem, ale już tak nie będę robił chyba. Chciałem go poczaskać i zaprawą betonową wymieszać z cementem, po prostu zaprawą murarską, bo już nie wiem jak to powiedzieć. Ale jak wsypiesz wiru, to wszystko zniknie. Także chyba nie będziemy sobie roboty robić. Tu będą kuraki, słuchajcie, tu będą papugi, króliczarnia. Jeszcze dla indyków będę wolierę robił, także wszystkie ptaki będą osobno. I kaczki, i gęsi też będą gdzieś tam na swoim wybiegu. Może z tyłu coś zrobimy, tylko kurka wodna gdzie? Może tam za tym pastwiskiem? Nie wiem. Zobaczymy, pomyślimy. Tymczasem spróbujmy tutaj z perspektywy innego ptaka podejść do tego tematu wyżerkowego. Jak te małe indyki się tu zachowują? No, no już jestem takie małe. To jest indycza młodzież. Fajnie to wygląda. Kurde, naprawdę śnią mi się po nocach te indyki, że mi się udało dojść do takiego czegoś. Ale trzeba było, słuchajcie, lampami grzać, zioła różne, ścinać marchewkę, ścierać na tarce, witaminy do wody dawać. A i raz była sytuacja, że zachorowały, to trzeba było dać doksycyklinę i tylozynę, czyli antybiotyki, bo już było jakieś zapalenie zatok. Indyk nie lubi ani przeciągu, ani zmiany nagłej temperatur, chłodu, zimna i tak dalej. Dobra, fajno to wygląda. Gdzie są gąski? Też gdzieś chodzą. Tam jedna, tam druga, już nie mówię o tych starszych, ale o tych młodszych. Gdzieś one się tutaj gubią po prostu w tym otoczeniu. O, tutaj jest jedna, tu jest druga. Też trawkę zajada. Dobra, fajno, elegancko, moi drodzy. Niechaj ta pierzasta ekipa tutaj wyżera, a ja idę do królików. Damy im wszystkim po marchewce. A już gdzieś te marchewki tutaj są. Trochę my tu mamy bałaganu, ale słuchajcie, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co na gospodarce, nie? Ma wszystko tak poukładane, jak kolorystycznie, jak na tęczy. Marchewkami obdzielimy to całe królicze towarzystwo. Ja bym chciał tak, nie wiem, może czekaj, wszystkie sobie poroztwieram, tylko nie wypadnie tą dupcią króliczą z klatki. Kurde, bo zara faflot cię będzie miał w zębach. Otworzę sobie wszystkie, słuchajcie, domki. No tak jak widzicie, domki, klatki, tak jak widzicie, niektórzy co się wściekli, to te firanki pożarli, podrapali je i koniec. No tak to wygląda. Ja dla estetyki mógłbym je pościągać, ale zawsze to tam trochę przed komarami, przed muchami zabezpiecza, ale na jesień to będziemy ściągać. Słuchajcie, czekajcie, wywalę te wszystkie marchewki, bo mi się ciężko wyciąga z tej reklamówki. I takiego nosa od bałwana dla królika, proszę bardzo. Zobaczcie, milusie. No dawaj, dawaj. Nie smakuje ci marchewa? Pełną dupę mają te króliki, bo od rana do wieczora tyle towaru. Jakieś obierki od kapusty, od selera, od marchewki też wczoraj były obiereczki. To nie tęskni ci się za marchewką, tak? Jesz, bo jesz. No to dobra, ale trzeba dać. Trzeba dać każdemu. Tu są trzy króliki na dole. Mama i dwie córki. Patrzcie, od wczoraj jeszcze mają niezjedzone. Ile jest ogrysków od jabłek. One to wszystko przerobią, także może i nie ma co im dawać za dużo. Tutaj jest jeden króliczy osobnik, w cieniu siedzi. Tutaj mamusia i dzieciaczki. Podstawą jej żywienia jest ten oto granulat, którego za cholendry jasny nie może tutaj zabraknąć. Widzicie, jak ona łaknie go? Ona go potrzebuje, żeby wykarmić te wszystkie maluchy. Czekaj, tu jest 7 maluchów. Dobrze, że zostawiłem im to futerko, chociaż tak jest pomieszane z tą słomą, ale chroni je to od tego słońca. A czasko im tu słońce. 2, 4, 6. Gdzie jest 7? Tu jest. O, beżowy koleżka. Otwarł już też oczka. No i dobra. Nie przeszkadzam, bawcie się tam. Wczoraj was pokazywałem. Jeżeli chcecie je wszystkie zobaczyć, oglądajcie wczorajszy odcinek. A tymczasem ja, słuchajcie, nakarmię resztę tych królików. Ale to już zrobię, słuchajcie, poza kamerami, bo muszę to szybko ogarnąć i muszę lecieć do przodu, bo chyba ktoś przyjechał po świnie. Kurde, słuchajcie, jest tragedia. Ja nie wiem, ja chyba Maciusia znalazłem nieżywego. I to on już tu od kilku dobrych dni jest. Wyobraźcie sobie, że on od kilku dni do nas nie przychodził. Przyszedł w niedzielę, taki jakiś osłabiony. Ja chciałem jechać z nim do weterynarza, nie mogłem się do pani weterynarz dodzwonić. Myszka, odejdź no, nie kulej się w tym smrodzie. To już jest truchło, to już same kości zostały i skóra.
Ja pierdziele. To jest Maciuś czy nie? No Maciuś miał taką łapkę białą i czarny był i białe łapki miał. To będzie myszka chyba on. Ja pierdziele. Niefortunność, słuchajcie. Jeszcze byłem go ostatnio odrobaczać. To i tamto. Mi się wydaje, że on się otruł. On przyszedł jakiś taki otumaniony, łaził. Myszka, zostaw to. No ja wiem, że ty jako piesek tak robisz, ale no kto to widział? Kurde. Nie wiem, jestem w szoku. Maciuś, nasz ukochany kot, co od małego go wykarmiłem strzykawką. No kurde, oby nie był to on, ale on, to jest chyba on, słuchajcie. Przez to, że to była niedziela, nie odratowaliśmy go i on musiał paść. On padł, no bo on był chyba otruty. Słuchajcie, ja nie stosuję żadnych trutek na myszy, ale kto wie, co robią sąsiedzi? U nas są koty, no i koty na pewno z tymi myszami robią porządek. Maciuś, to jesteś ty? Bo wiecie, że ja nienormalny. Ale to jest chyba on. Matko boska, chłopcze kochany, coś ty zrobił. Nie wiem, słuchajcie, to jest chyba on. Przepraszam was za drastyczne sceny. I że ja tutaj grzebię, no ale chciałem wam, nie wiem, no tak pokazać, że to jest chyba Maciuś, kurde, ja naprawdę, no oby nie, ale, bo on miał, słuchajcie, braci różnych, nie? Ja pamiętam, jak on był mały, to w budzie, jego matka się okociła, w budzie u mychy, a ta się tapla, tam jest coś. To nie wiem. No myszka, zostaw to! Co tam jest? Tam jest futro, tu jest szkielet. Tu już lis chyba te szczątki tu targał. Ale do czego zmierzam? Zobaczyłem, że w budzie u psów są koty. I podłożyłem tam picia i karmy. I kotka się zorientowała, że człowiek znalazł jej dziuple i wyniosła wszystkie koty, a Maciusia zostawiła. I były bardzo podobne koty do niego. Nie wiem, no może to nie są... Może to nie jest Maciuś. Kurde, oby nie. Ja pierdziele. Ja, słuchajcie, jestem taki, że ja poczekam, aż to się tutaj rozłoży całkiem i ja na pamiątkę. Jak Maciuś nie przyjdzie, to ja sobie wezmę po nim chyba tą czaszkę po prostu i będę ją trzymał gdzieś w pudełku jako taką relikwię po nim. O ile to jest Maciuś, to on, słuchajcie, na pewno był jakiś struty. Przyszedł i łaził jak taki naprawdę wychudzony był. Ja zainteresowałem się tym, że on jest taki chudy i pojechałem z nim do weterynarza go odrobaczyć. No bo nie zachowywał się nie wiadomo jak źle, żeby mu robić jakieś badania i tak dalej. Później na kilka dni zniknął, poszedł, wrócił i wrócił taki naprawdę, wychudzony, osłabiony. Nie szło z nim jechać do weterynarza, w poniedziałek już gdzieś poszedł w swoje ścieżki. Słuchajcie, no nie wiem, może i się spotkam z hejtem, ale ja nie trzymam kotów w domu jak na parapecie kaktusa. U mnie koty na wsi chodzą swobodnie, żyją kocim życiem. Myślę, że są szczęśliwe, ale powiecie, co teraz z tym kotem? On jest szczęśliwy? On nie żyje. Ale słuchajcie, miał wolne życie, a nie siedział i nie patrzył przez to życie przez okno. Moi drodzy, taki smutny epizod na koniec tego odcinka, no będę oczekiwał na tego Maciusia już chyba do końca życia, słuchajcie, ale czy on wróci, nie wiem. Mi się wydaje, że tam leżą jego szczątki. No i niestety tak to bywa. Słuchajcie, kot zje mysz, która wcześniej zjadła trutkę i w ten sposób sam siebie otruje. I tak to niestety wygląda. Są plusy i minusy. Tak właśnie trzymania kotów, jak i w domu, tak i na dworze. I tak to wygląda. Moi drodzy, do jutra. Jutro będzie odcinek z wizyty mojej i Oli u znajomego na rancho. Także też zobaczycie coś ciekawego. Sorry, że taka smutna końcówka. Mogłem tego nie pokazywać, ale chcę być z wami szczery, jaka jest sytuacja. Dlatego to pokazałem. Lecę. Trzymajcie się, rogi do góry. Życie toczy się dalej. Ja na Maciusia będę wyczekiwał. I mam nadzieję, że zobaczę się z nim, jak nie w tym życiu, to w następnym. Peace. Ja idę tam, chociaż nie widać nas, a ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła. Było mi trudno, lecz teraz jest rzej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazurskiej natury talent, bym nie mógł przepuścić jej takiej wspaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.